Jedziemy na wolę. Team Ferrari. Hello. Oh, he. Nagrywać w takim stanie. Stresuje się, jak mnie nagrywa. Próbowałyśmy, jak będziesz na zdjęciu. To się wytnie. A ja stoję gotowy. Bym was nagrał. Tutaj musimy jakoś zbalansować strony. Atakujących nie może być mniej. Więcej też ich być nie musi, ale by było porówno. Panowie, 10 osób jeszcze na prawo, proszę. Ogólnie tak, wszyscy dobrze wiecie, atakujemy. Nie. Mamy zniszczyć. Powiedz którędy. Wszystko po kolei. Wszystko na liniami, połudę. Tak? Najpierw atakujemy bazę wojskową. Czyli mały fort. I ten punkt przy małym forcie. Później naszym zadaniem jest rozwalenie na drugiej linii dwóch baterii artylerii przeciwlotniczej. Bateria wygląda tak, jest to rura, do której jest dołączona druga rura i w tą drugą rurę, ona jest papierowa albo plastikowa, już nie pamiętam, bo nie ja ją kleciłem. Nie strzelać proszę. Trzeba tam wrzucić jakąkolwiek pirotechnikę, żeby to po prostu poszło w tu. Ok. Nie ma. Coś tam mam. Ile tych stanowisk? Słucham? Ile tych stanowisk? Ma na coś na mapie. Tak uważaj na ruch. A, nie, dostałem. Za stamtąd.
Nie. GD? Nie. Od pana bombki. Ale fajny. No. O, teraz zaczął dymić. Można by go jeszcze dalej zjeść. Można go przerzucić. Żyje, dajesz, dajesz. Od fortu w lewo atakujemy następne pozycje. Przyjąłem. Pytania, czy ktoś ma coś do samej imprezy, do scenariusza, czy coś? Tak? Także nie wiem, czy każdy po prostu zrozumiał to, co powiedziałem na początku rano. Czy ja nie wiem, czy sam to dobrze powiedziałem, ale dobra. Mniejsza o to. A propos kwasów, dużo skarg o termoskę. Chłopaki, kury, znamy się niektórzy po wiele lat, tak? Strzelamy do siebie. Jest poważna wojna na maleńkie plastikowe kulki. Nie róbcie takich kurę rzeczy kwasów, bo nam się też kurę po prostu nie chce tego słuchać. Nie chcemy po prostu słyszeć, że takie kwasy są między nami. Dobrze, zaczynamy biuro rzeczy znalezionych. Pierwszą rzeczą jest magazynek, a już wiem od czego. Trzeba wierszy powiedzieć. Buzi! Nie mu buzi. On dawał na to szansę. Dawaj Gibo, raz, dwa. Wykazuj szósta. Widziałem przerażenie w tym. Znowu cię ominęło. Następnym razem. Magazynek do boka. Teraz ci się osłonię. Nie mój, ale wezmę. Ile za ten magazynek? Przed imprezą dostałem magazynek, który ktoś zgubił na imprezie nie naszej, na Hamburger Hill od magazynek do Gete. Wygrał! Brawo! Znajdują się rzeczy, które nie były tutaj użyte, tak? Także... Chciałem podziękować zwłaszcza, nie wiem, bo... Trzymaj! Ktoś mi dał, nie przedstawiał się. Anonimowy znalazca. O, masz! Mój anonimowy znalazca, można mu podziękować. I dotarły do mnie jeszcze dwa magi do HK. Ale ten sobie już HK. Widać, że miło się
się z nami, także... Dziękuję uczciwym znalazcom. A jeszcze ten, myślałem, że już ktoś się nie upomni o chwyt. Taki chwyt. Brumba, fajnie cię było znać. Co? Fajnie cię było znać. Dobrze, w takim razie losujemy nagrodę. Sędziu, wyjmij coś. Najmniejsza rzecz. Maszyna losująca zostanie nasza tutaj droga koleżanka. Jest to kuchenka turystyczna, survivalowa, SB. Wygrywa ją gracz z numerem 66. Prawie szatański numer. A ja miałem mieć 66. Gracza mamy numer 150, a weź coś. Ale niższe są. Weź coś blisko. Wyjmij, że coś. Parakord. 150? 150 zł? Taką rybkę po co? Się nie. Gracz z numerem 14 wygrywa... Górki! Uzupełnienie zapasów po dzisiejszym sianiu kompozytu. Myckę wygrywa gracz z numerem 84, brawo! Pierwszy raz przyjechał i mi już dostał. Podziękuj mu ode mnie. Gracz w numerze 24 otrzymuje manierkę. Musi napełnić. Nie wiem, to... Na gorzał. Ale to piąta wola to chyba. Zrobiliśmy ci nawet herbatę. 87, gracz numer otrzymuje apteczkę z uzupełnieniem. Brawo! Sancho Poncho otrzymuje gracz z numerem 211. Proszę bardzo. I ostatnia nagroda, przedostatnia nagroda, przedostatnia nawet, numer gracza 45. Gracz z numerem 217 wygrywa taktyczny nocy.